Paweł Sławiński, witam w piątek 8 grudnia. Rozpoczynamy 66. wydanie naszego cotygodniowego serwisu informacyjnego Wydarzenia Tygodnia. Mikołaje na motorach po raz kolejny pojawią się na drogach powiatu gryfińskiego. W sobotę 9 grudnia w naszym regionie będziemy mieli dwie niezależne akcje. Rano o godzinie 9.30 spod chojeńskiego ratusza wyruszy grupa Mikołajów z prezentami, która odwiedzi m.in. Dom Dziecka w Chojnie oraz Dom Pomocy Społecznej w Moryniu. Z kolei na rynku w Cińsku-Zdroju będą odbywać się gry i zabawy oraz występy dzieci ze szkoły podstawowej. Najmłodsi mogą liczyć również na słodkie upominki i prezenty. Oczywiście akcja z moto Mikołajami. Początek o godzinie 12. Tylko w minionym tygodniu strażacy w całym regionie interweniowali do pożarów przewodów kominowych. Jak co roku służby przypominają o tym, że przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać dokładny przegląd instalacji i koniecznie wezwać kominiarza do wyczyszczenia komina, zanim zaczniemy w nim palić. W środę straż interweniowała w Cedyni. Na miejsce wezwano również ratowników pogotowia. Z powodu dużego zadymienia mieszkania podejrzewano, że mieszkańcy mogli zatruć się dymem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wcześniej interweniowano m.in. w Piasku, a w czwartek w Nowym Obiezierzu w gminie Moryń. Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali zakaz palenia w piecach. Problem z kominem był przyczyną m.in. pożaru, do jakiego doszło w minionym miesiącu w Gozdowicach w gminie Mieszkowice, gdzie spłonął dach i poddaszę budynku. Do poważnego uszkodzenia gazociągu doszło w poniedziałek w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej. Podczas prac budowlanych rurę uszkodziła koparka. Droga przez kilkadziesiąt minut była całkowicie zablokowana. Z pobliskiej szkoły ewakuowano uczniów, którzy brali udział w dodatkowych zajęciach, oraz trzy rodziny z pobliskiego budynku. Po nieco ponad godzinie wszyscy wrócili do swoich mieszkań. Na miejscu pracowała policja i straż pożarna. Na Łużyckiej cały czas trwają prace związane z budową nowej sieci ciepłowniczej. Auto śmiertelnie potrąciło pieszego na drodze wojewódzkiej nr 126 pomiędzy Zieliniem a Smolnicą. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca autem marki Skoda potrąciła 56-letniego mężczyznę, który szedł prawą, nieprawidłową stroną drogi. Nie miał na sobie również żadnych elementów odblaskowych. Przybyli na miejsce ratownicy, podjęli próbę reanimacji. Niestety 56-latka nie udało się uratować. Były proboszcz parafii na osiedlu Lotnisko w Chojnie został kapelanem zachodniopomorskich leśników. Kanclerz kurii metropolitarnej w Szczecinie ksiądz Sławomir Zyga potwierdził, że funkcję tę przestał pełnić ksiądz Wojciech Musiałek. Dodatkowo wprowadzona została kadencyjna na funkcji tuszpasterzy środowisk zawodowych. Funkcja ta będzie sprawowana przez 3 lata. Ksiądz Wdowiak w kapłaństwie jest od 29 lat. Obecnie posługę pełni w parafii w Trzebieży. Jerzy Kołaczyk z Morynia został prezesem oddziału terenowego Związku Sybiraków w Szczecinie. Oddział skupia 25 kół terenowych, co daje około 1900 członków. Kołaczyk jest od 3 lat prezesem oddziału w Chojnie. Sybirakiem był jego ojciec. Oprócz Jerzego Kołaczyka w zarządzie szczecińskiego oddziału znalazła się Franciszka Seredyńska z Chojny. Mikołajkowa impreza biegowa rozpoczęła się od rozgrzewki, a następnie biegacze wraz z dziećmi z domu dziecka ruszyli w wyścigu wzdłuż murów. Na końcu 3-kilometrowej trasy czekały już słodkie prezenty i upominki. W Cińsku-Zdroju w niedzielę odbył się finał akcji mikołajkowej na rzecz dzieci z domu dziecka. Zbiórka darów trwała przez cały listopad, a prezenty nie mieściły się wręcz pod choinką. Chór Sanctus tworzą osoby z różnych miejscowości powiatu gryfińskiego. W miniony weekend w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Moryniu odbył się koncert z okazji 10-lecia działalności chóru. Grupa działa pod dyrekcją Ilony Włodarczyk. Ma za sobą wiele sukcesów. W tym roku mogą pochwalić się 10-letnim stażem. Gościnnie podczas wydarzenia w Moryniu wystąpił kwartet smyczkowy Sedinium Chamber Orchestra. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Życzę miłego wieczoru i udanego weekendu. I oczywiście zapraszam do przeglądania naszego portalu chojna24.pl.